Cześć, witajcie, witajcie serdecznie w kolejną środę z Corporate Differently. My dzisiaj techniczne problemy omawiamy sobie tutaj. Chyba nas widać, sprawdzamy, bo pierwszy raz zaplanowaliśmy transmisję i okazało się, że to wcale nie jest takie oczywiste na Nie, fejsie. Nie, nie, absolutnie nie. Dlatego ważne jest to, żeby zacząć od prostych i łatwych do wdrożenia narzędzi. Dokładnie Witamy tak. w kolejną środę z Corporate Differently. Wita Was Monika Reszko i Krzysztof Herdzik. Jak zwykle w znajomym składzie, już coraz bardziej tak po przyjacielsku. Mamy bardzo fajne komentarze, relacje, bardzo dobre informacje zwrotne. Także pozwalamy sobie coraz więcej na taką bardziej swobodną komunikację. Dokładnie tak. Tak jak w zapowiedzi, moi drodzy, dzisiaj bardziej o wieży Babel, jaką jest niewątpliwie organizacja w relacji pracownik-menadżer, i cele organizacji, cele menadżera, cele pracownika. Jak w takim gąszczu komunikacji odnaleźć swój styl, umiejętnie komunikować się ze swoim pracownikiem, ale także i ze swoim szefem i całą organizacją? No właśnie, to co napisaliśmy w zaproszeniu na tego live'a, to jak to się bierze, jak to się dzieje, że właśnie mamy takie poczucie, że fajnie, wszyscy chcemy niby tego samego, wszyscy mamy dobre intencje, tylko gdzie jest tłumacz i kto nam powie, co my nawzajem do siebie tak naprawdę chcemy powiedzieć. Więc tak naprawdę może zacznijmy od tego, skąd w ogóle biorą się te różnice, bo dzisiaj opowiemy Wam o trzech perspektywach. Dzisiaj będzie o tym, jak widzieć organizację i rozumieć, z jakiego powodu albo jak to się dzieje, że tego tłumacza czasami wydaje nam się, że potrzebujemy. Także dzisiaj będzie o trzech perspektywach, z jakiego poziomu komunikujemy potrzeby i oczekiwania i jak to rozpoznawać. Na jednym z wcześniejszych live'ów, na które zapraszamy, bo mamy też kanał na YouTubie Corporate Differently, gdzie wszystkie pozostałe filmiki możecie zobaczyć, kolejność nie jest przypadkowa, mówiliśmy o tym, że pracownicy często odchodzą od szefa, a może też i odchodzą od organizacji. I jeśli chodzi o młodego menadżera, to jego pracownicy często utożsamiają menadżera z organizacją. Dlatego te trzy perspektywy są istotne, żeby mieć, rozgraniczyć, na co młody menadżer ma wpływ, a na co wpływu nie ma. Więc te trzy perspektywy. Te trzy perspektywy to pracownik, menadżer, czyli wy, a także i organizacja w postaci waszego szefa, bądź też szefowej, bądź też organizacji na takim wyższym poziomie. I teraz z naszych badań, które zaczęliśmy prowadzić od półtora miesiąca, mamy przebadanych już ponad 1200 osób pod kątem naszego modelu Corporate Differently. I wychodzi na to, że większość z pracowników, i to nie jest już 40%, ale około 60% w realiach polskich, rzeczywiście potrzebuje stabilizacji, bezpieczeństwa, przewidywalności, jasno określonych zasad komunikacji, zasad współpracy w zespole, w komunikacji menadżer-pracownik, tak, żeby poczuć się bezpiecznie. I ci pracownicy rzeczywiście patrzą na świat, na swojego menadżera, na organizację z poziomu takiej przewidywalności. Już nie chcę używać słowa bezpieczeństwa, ale przewidywalność myślę jest dobrym elementem. Druga perspektywa to jest perspektywa wasza. I tutaj, co bardzo ciekawe, z naszych badań wynika, że większość, zwłaszcza młodych menadżerów, bardzo by chciała, żeby atmosfera w zespole była dobra. Ale co to oznacza dobra? Oznacza przyjacielska, oznacza, że taki menadżer, młody menadżer chciałby być lubiany przez swoich pracowników, stwarzać im taką wręcz rodzinną, przyjacielską atmosferę po to, żeby ludzie przychodzili do pracy, żeby im się chciało przychodzić do pracy. Dokładnie. I też, żeby właśnie zachować te relacje i ochronić się przed tą obawą też odrzucenia. Bo zwróćmy uwagę na to, co już też sygnalizowaliśmy i na pewno obserwujecie w życiu, że młody menedżer, czy team leader, czy menedżer, czy szef, kierownik, jak zwał, w zależności od organizacji, tak naprawdę najczęściej
dostaje możliwość awansu. W związku z tym wyrasta z pewnego już zespołu, grupy ukonstytuowanej. I ta nowa rola bardzo często powoduje, że no właśnie, to jak zadbać o tą relację, żeby dalej chcieli mnie lubić, żeby teraz zbudować ten swój autorytet, ale nie stracić relacji, gdzie to tak naprawdę absolutnie nie jest w opozycji i nie musi być w opozycji, ale często tak to postrzegamy. Dokładnie tak. Kwestia jest też taka, że ta przyjacielskość, dobra atmosfera dla menadżera oznacza troszczenie się o ludzi, a ludzie tak naprawdę od menadżera, z tego wynika, z przebadania 1200 osób, że oni potrzebują stabilizacji, bezpieczeństwa, przewidywalności i w tym upatrują dobrą atmosferę, relacje z przełożonym, chcą, żeby przełożony był fair wobec wszystkich. I do tego dochodzi jeszcze trzecia perspektywa. To jest perspektywa... Bo przy tym wszystkim trzeba jeszcze coś zrobić. Właśnie. Czyli perspektywa organizacji, która dla młodych menadżerów często kojarzy się ze swoim szefem. Tak. No i taki szef mniej dba o to, żeby... Inaczej, atmosferę w organizacji, przewidywalność w zespole, przewidywalność, bezpieczeństwo oddaje, deleguje do was. Natomiast chce mieć wykonaną pracę w konkretnych, mierzalnych wynikach. Stąd często chce mieć mierzoną produktywność, chce mieć mierzony czas pracy, osiągnięte cele, jak te cele wpłyną na realizację celów całej organizacji, i tego oczekuje. Stąd jest trochę tak, no trochę między młotem a kowadłem. W związku z tym, no jak możemy sobie z tym poradzić? Jak możemy my, menadżerowie, zwłaszcza wy, młodzi menadżerowie, poradzić sobie trochę z takimi no przeciwnymi celami? Celami waszych pracowników i celami waszych szefów, a także was samych. No i właśnie, myślę, że punkt pierwszy to to, co dzisiaj robimy. Najpierw uświadomić sobie, że w ogóle te różnice są. Uświadomić sobie też, w którym miejscu ty jesteś, ale nie chodzi o poziom, chodzi o jakby konstrukcję, gdzie te cele i tak się zrealizują, bo organizacja, to co sobie rozmawialiśmy, raczej tych celów nie zmieni, raczej będzie ich więcej, a raczej będzie więcej zmiany wymagającej od nas większej elastyczności niż mniej. W związku z tym właśnie, jaka jest moja rola, jakim ja chcę być menedżerem, co moi ludzie, co jest dla nich ważne. Upewniać się, nie zakładać, bo to są nasze badania, one potwierdzają pewne nasze tezy, które sobie postawiliśmy przed tymi badaniami, ale to wcale nie znaczy, że tak musi być w twoim zespole. Więc przyjmowanie tych perspektyw i rozwijanie swoich narzędzi, swojego warsztatu bycia menedżerem, bo często jest tak, że też już mówiliśmy o tym, że awansujemy, ale tak naprawdę nie mówi nam się, jak być tym menedżerem. Wysokie oczekiwania w stosunku do takiej osoby, a jednak nie do końca zestaw narzędzi adekwatny i monitorowany ten rozwój. Więc obiecaliśmy wam właśnie niespodziankę. Zanim przejdziemy do niespodzianki, dobra. Z tego, co jeszcze rozmawialiśmy, Monika, bardzo dużo osób, z którymi mamy kontakt, młodymi menadżerami, bardzo na początku cieszą się z tego, że awansowali. Często bo jest też z czego. Oczywiście, że tak. Często podchodząc z pewną pokorą, mają pewne wątpliwości, czy sobie poradzą. Liczą na organizację, ale mimo wszystko z tą częścią bycia takim trochę tłumaczem pomiędzy organizacją a zespołem pozostają sami. Tak. Często wyrastając z zespołów są odrzucani przez zespół. Pracują coraz więcej, zostają po godzinach, mają problemy z egzekwowaniem tego, jakie cele postawił, bądź też postawiła przed nim, przed takim młodym menadżerem szefowa, nie mają na tyle jeszcze zbudowanego autorytetu albo takiej skrzynki narzędziowej, w jaki sposób zarządzać zespołem, żeby te cele osiągać wspólnie z zespołem, więc często no jakby tą wisienkę na torcie albo nawet i więcej dorabiają sami. Tak, i to jest kwestia egzekwowania, a krok wcześniej jeszcze delegowania, tak? Że faktycznie gdzieś tą pułapkę menedżera, jak my to nazywamy, wpadamy i bierzemy na siebie jeszcze większą i jeszcze większą i jeszcze większą odpowiedzialność. A chodzi o to, żeby wziąć tyle,
ile jest naszą odpowiedzialnością, a resztę dać ludziom, bo to, co sugerujemy i to, co zawsze się sprawdza, oni też kawałek chcą dla siebie. Absolutnie. Stąd zapowiedź dzisiaj niespodzianki. Zdajemy sobie sprawę, że te środy z nami, one poruszają, bo mamy na to 10 minut, poruszają pewien aspekt, natomiast coraz częściej w komentarzach i w prywatnych wiadomościach pojawia się sytuacja, no dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach. I tą niespodzianką będą właśnie te szczegóły. Mhm. Chcemy Was zaprosić na webinar, który odbędzie się 13 sierpnia tego roku, w poniedziałek o godzinie 20. To będzie webinar, na którym pokażemy narzędzia proste, od razu do zastosowania następnego dnia, kiedy będziecie w pracy. Jesteśmy przekonani, że te narzędzia dosyć szybko ułatwią Wam pracę młodego menadżera. Chcemy, żebyście nie pozostali sami z tym, z tą promocją, z tym awansem, ze swoim zespołem. Chcemy pomóc Wam rozwijać się w bycia młodym menadżerem i stąd pomysł, też wynikający trochę z Waszych sugestii, żeby na taki webinar Was zaprosić. Dokładnie tak, 90 minut z Krzysztofem Herdzikiem i Moniką Reszką. Będzie interaktywnie, bardzo interaktywnie, będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Oczywiście mamy pewną agendę, co Wam chcemy przekazać. Właśnie chcemy odpowiedzieć na tę sytuację, kiedy przychodzisz, dostajesz awans, nie za bardzo masz informacje, co masz z tym zrobić potem. W codziennej pracy spotykasz się właśnie z coraz to nowymi wyzwaniami. Okazuje się, że zarządzanie ludźmi nie jest takie oczywiste, więc dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. Zapisz się już dzisiaj, bo mamy ograniczoną liczbę dostępu do tego webinaru. 13 sierpnia, godzina 20. A jeśli nie będziesz mógł być z nami live, dostaniesz oczywiście linka do nagrania. Natomiast zachęcamy do bycia live, bo wtedy będzie można zadać pytanie. Więc właśnie. Ja dodam jeszcze jedną rzecz. A może jest tak, że doskonale sobie radzisz w roli bycia młodym menadżerem, team liderem, jednakże masz ambicje być jeszcze lepszym, masz ambicje, żeby Twój zespół był spełniony, masz ambicje, żeby Twój zespół razem z Tobą osiągał ponadprzeciętne rezultaty i na tym webinarze dostaniesz narzędzia, które pozwolą Ci być jeszcze lepszym młodym menadżerem. Żeby ludzie chcieli z Tobą zostać. Właśnie. Także link do zapisów na webinar jest pod tym live'em albo nad tym live'em w opisie. Dorzucimy też w komentarzu. Także do zobaczenia wcześniej oczywiście na środzie z Corporate Differently, a 13 na webinarze. Być albo nie być menedżera. Serdecznie zapraszamy, a tymczasem jak zwykle pozdrawiamy z nadmorza. Przepiękna pogoda, także wszystkiego dobrego dla Was. Cześć, do zobaczenia. Pa!